objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Zdrada. Zdrada, powiedział Jezus Chrystus. Zdradziliście ludzkie duchy światło. Zdradziliście Stworzyciela. Jesteście bez przyjęcia prawdy. Brak odczuwania. Ciemności w waszym rozumie tak mocno zapuściły korzenie, że trudno je wyrwać. Żeby fałsz wykorzenić, trzeba mocnych wstrząsów. To wasza wina i tylko wasza. Duchy ludzkie tak mocno mają zaciśnięte kajdany, że już są bez słyszenia zawołań Jezusa Chrystusa. Tak wszystko sobie zaciemnili, że duchowym wzrokiem są bez widzenia świecenia miłości, która zeszła na ziemię, by wskazać właściwą drogę do prawdy, do praw Bożych. To najwłaściwsze słowo – zdrada. Dziś już brak możliwości inaczej nazwać obojętności ziemskich ludzi na słowo prawdy i sprawiedliwość płynących po promieniach miłości od Stworzyciela poprzez Jezusa Chrystusa i mnie, Immanuela, na ziemię. Mają tylko złotówki w oczach, a przez te złotówki bez widzenia są prawdy. Tylko pieniądze i pieniądze. Tak i obrali sobie cel. Dla nich liczą się tylko pieniądze. O reszcie zapomnieli, bo mają pieniędzmi zasłonięte oczy. Apokalipsa coraz mocniej dogina martwych duchowo ludzi. Dlatego brama się dla nich zamknęła. Zaraz będziecie wiedzieć, choćby przez sekundę, że przepowiednia jest prawdziwa i że naprawdę działa, ale dopiero wtedy, kiedy was to osobiście dotknie. Mieliście wszyscy szansę, ale zdradziliście Pana i tutaj Jezus Chrystus ma rację. To największa i najcięższa zdrada. Ale każdy powinien wiedzieć, że sam zdradził siebie ducha. Rozumem się zakopał w ciemność, w największą otchłań, a stamtąd przez labirynt fałszu bardzo trudno wyjść do prawdy, prawie bez możliwości wyjścia. Trzeba zdjąć z oczu złotówki i popatrzeć w górę. Trzeba bardzo chcieć zrozumieć przepowiednię daną już 2000 lat temu, żeby ziemskie duchy się obudziły i podążały za miłością, żywym słowem, Jezusem Chrystusem, Immanuelem. Wysilcie się, posłuchajcie siebie, swoich uczuć. O co wciąż wołacie, o co prosicie, a zobaczycie w swoich słowach martwotę, brak pokory do Stworzyciela. Jezusa Chrystusa wy wciąż wzywacie, wielokrotnie w dzień i w nocy. Pokazuje się wam w objawieniach i krzyczy do was: tu jestem, tu jestem. Ale wy macie wybudowany, fałszywy obraz Jezusa Chrystusa. Więc jesteście bez chcenia zobaczenia żywego w ciele ziemskim. Na ziemi w prawach Pana brak cudów. Jest za to wymyślony przez religię fałsz i kłamstwa. Należałoby się przyznać do mało właściwych zachowań. Ego tak się panoszy w was, ponieważ przykrywacie swoje złe czyny. Wasza pamięć duchowa bez możliwości przebicia się do świadomości dziennej, aby umieć właściwie ocenić swoje czyny, wyciągnąć z nich wnioski, iść tylko drogą prawdy w kierunku światła. To dla was będą skutki zwrotne
za ślepotę kurzą i brak uczuć, za zdradę. Napis koniec jest coraz bliższy. Ziemia da sobie doskonale radę, tylko dla ludzkiego ducha koniec. By wrócił na poziom duchowo-istotny, jako czysty zarodek. Wróci wszystko do normy, do praw Pana. Narodzi się nowe ja, wolne od zła i uprzedzeń. Nowy duch ludzki, żyjący w prawach stworzenia, zgodnie z naturą. Trzeba się nauczyć żyć i współbrzmieć z naturą. Plan zagłady ziemi zakończony i bez możliwości powrotu. Ziemski człowiek niszczył do tej pory wszystko wokół siebie. Teraz już bez możliwości wyrzucenia śmieci za płot i powiedzenia, że to za płotem to śmieci innych, bo te śmieci do niego wrócą w działaniu zwrotnym, tylko dużo, dużo więcej. Tu można się zakopać. Mocno te śmieci go przygniotą. To jest zapłata, którą dostanie za swoje słowa, myśli i czyny.